Hej wszystkim, tu Luna Delula, witam Was w kochanych kłopotach. Dzisiaj dowiemy się, czy Lea jest w ciąży z Krzysztofem, czy nie. Jak pamiętacie, poprzedniej nocy trochę zaszaleli w barze. Lea miała wszystkiego dość, postanowiła się odstresować. Zabrała do baru przyjaciółkę, ale niespodziewanie, bam, pojawia się tam Krzysztof, który węż kombinuje i próbuje przeciągnąć Lea na swoją stronę. Naprawdę to próbuje przyciągnąć ją do siebie, bo mu na niej zależy. No i historia była taka, że wypili kilka drinków. No i oboje wylądowali w łóżku, chyba ich poniosło. I nie wiadomo, co z tego będzie, słuchajcie. Być może ta chwila spontaniczności będzie kosztować ich dziecko. Myślę, że Krzysztof bardzo się ucieszy co do Lei. No nie wiem, czy będzie taka zadowolona, że ze swoim byłym, który kiedyś ją zawiódł, będzie w ciąży. Ale czy w ogóle będzie ciąża, czy nie, to zobaczymy. Na razie Lea sobie śpi spokojnym snem, także niczego nie świadoma, czy coś się tam dzieje, czy się nie dzieje w jej ciele. Okej, dostaliśmy troszkę kaski, super, bardzo nam się przyda. Ciekawe, co u Sławomira. Jak on w ogóle zniesie tą wiadomość o ciąży. O, nasz krowokwiat jest głodny. Trzeba będzie go nakarmić, ale to za chwilę dziewczynki może go nakarmią, jak zjedzą coś. Dobrze by było się posilić. I przede wszystkim, moi drodzy, nasza tutaj Hope, cudowna. Dziewczynki chyba nie mają u siebie komputera, nie? No nie mają, nie mają. Nasza Hope musi podjąć karierę, bo zapomniałam to zrobić w poprzednim odcinku. Oczywiście było dużo zamieszania. No i tą karierę podejmiemy ją od razu. Myślę, że w następny simowy dzień ona już pójdzie do pracy. Znajdź pracę, oczywiście będzie to kariera medyczna. Tak. Lea jest tutaj troszkę jeszcze zaspana. Nie wiem, co jej tak u brzuszek tutaj wydeło. Może po tych wczorajszych drinkach. A może powód jest inny? Zaraz zobaczymy. Oh yeah. Okej, chce nam się siusiu. Bardzo nam się chce siusiu. W ogóle te potrzeby nasze... Ja nie wiem czemu, co ona, że chce jej się siusiu, a pęcherz całkiem spoko. Jeść jej się chce. Dobra, chce ci się sikać. Dobra, ty tam wiesz lepiej. Najpierw zrobimy test ciążowy. Lea oczywiście wstała rano w nie najlepszym humorze. Oczywiście, no wiecie, żeby normalnych ludzi zdiagnozować, że tak powiem, ciążę, potrzeba chwilę czasu. Ale u Simon dzieje się to troszkę szybciej, w związku z tym Lea czuje się dziwnie, nie wie, o co chodzi, jest jej trochę niedobrze i teraz nie wie, czy to po tych drinkach, czy może jednak po tej nocy z Krzysztofem. Słuchajcie, jej jest trochę wstyd, że tak łatwo trafiła do sypialni Krzysztofa. Z drugiej strony sama nie wie, co o tym myśleć. No, stara miłość nie rdzewieje, ale dopiero co też rozstała się ze swoim narzeczonym, czyli ze Sławomirem. Także no, ona tutaj ma mętlik w głowie, ale na wszelki wypadek zaopatrzyła się w test ciążowy i teraz go właśnie zrobi w tajemnicy przed Hope. Znaczy Hope mogłaby być tą osobą, której Lea by się zwierzyła, bo Hope jest dorosła. Ale Lea postanowiła, że zrobi to lepiej w tajemnicy. Jeśli będzie w ciąży, no to dopiero wtedy będzie rozmawiać z dziewczynkami. Chociaż jestem tego pewna, że przez jakiś czas będzie chciała to ukryć, jeśli będzie w ciąży. No nie jest to dla niej zbyt jakaś taka komfortowa sytuacja. Znowu mamy brudno w łazience, ale to już jest tradycja. Myślałam, że Hope nam wejdzie tutaj do łazienki. Może i ona coś przeczuwa, słuchajcie, bo matki wczoraj długo nie było w domu. Wróciła dopiero nad ranem. Troszkę tak czuć było od niej alkohol, więc no Hope wie, że ona pewnie gdzieś była w barze, ale nie podejrzewa, do czego doszło między Krzysztofem a Leą. No na pewno tego się nie spodziewa. Wybierzemy karierę medyczną. Mamy piątek i sobotę wolną. Okej. Okay. You are my honey bun sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my sweetie pie.
La jest w ciąży! O, i myśli o Krzysztofie. I to chyba po prostu rozumie się samo przez się. Ona tutaj nie wygląda na jakoś, wiecie, szczególnie załamaną. Może myśli, że tym razem Krzysztof okaże się odpowiedzialnym mężczyzną, ale czy tak będzie, to dopiero czas pokaże. Jak na razie Lea chyba jest taka w połowie, wiecie, podekscytowana, a w połowie nie wie tak naprawdę, co ma z tym wszystkim zrobić i postanowiła jeszcze przez jakiś czas, póki ten brzuszek nie jest taki duży, chociaż ona już ma duży, jakby miała mieć bliźnięta, uchowaj nas Boże od bliźniaków w tej grze. Nie, po prostu nie. Ale zobaczymy, zobaczymy. No brzuch ma taki, no, taką piłeczkę dość tutaj sporą. Nie chcę być bliźniaków, bo to jest za dużo roboty. Ale co nam los przyniesie, to będzie. O nie, Krzysztof do nas przyszedł? Gdzie on jest niby? Gdzie on... o matko! Przyszedł do nas, słuchajcie, po tej nocy! Nie wiem, to chyba dobrze o nim świadczy, nie? Dobra, okej, porozmawiamy z nim. Chociaż jesteśmy strasznie głodne. Lea, nauczona, wiecie, tą swoją przeszłością trudną z Krzysztofem, postanowiła na razie się wstrzymać i nie przekazywać mu tej wiadomości o ojcostwie, chociaż ona już wie. Zrobiła na razie test ciążowy i pomyślała, że może pójdzie jeszcze do lekarza, żeby na 100% się upewnić. Ale po prostu to będzie jak grom z jasnego nieba chyba dla wszystkich. Dobra, idź sobie z nim porozmawiać. Hope, ja cię poproszę, żebyś nakarmiła naszą roślinkę, zanim kogoś zeżre. Albo nie, niech to zrobi nasza siostra, najlepiej. Widzę, że ktoś do nas tutaj puka. Kinga przyszła. Z Kingą chyba nie widziałyśmy się, słuchajcie, tutaj 100 lat albo i dłużej. Dobra, mała chyba nie może jej nakarmić. Nie wiem dlaczego. Co ona w ogóle robi? Je sobie coś tam, spoko. Przebrałabyś się może w strój wizytowy, znaczy oficjalny i posprzątasz troszkę. No, zlecimy i tu kilka takich zadań, wiecie, które jej nie przerosną, ale żeby miała coś do roboty. Myślę, że to dobra sprawa, żeby tak dzieci tutaj troszkę też wdrożyć w te domowe obowiązki. Okej, my sobie tutaj nakarmimy, porozmawiamy z Kingą, powiemy jej kilka słów o naszym facecie, jaki to on jest fantastyczny, jaki ma piękny dom i w ogóle porozmawiamy o książce. Ciekawe, czy Kinga podjęła jakąś, udziel porady medycznej, jakiś zawód. Myślę, że nie, ale zobaczymy. I przenieśmy się teraz do Lei. O matko! Kto nam tutaj też przyszedł? Anna O'Neill, ale widzę, że się z nią żegnamy, więc dobra. O kurczę, tutaj on ma taką minę troszkę podejrzliwą, a Lea jest taka, no, bardzo zadowolona chyba z tego, że go widzi. Zobaczmy zresztą. O nie, powiedziała mu. Ona mu powiedziała, że jest w ciąży. Nie widziałam tego wcześniej, że ona zamierza mu to powiedzieć. No tak, bo ona zrobiła test, a zawsze jak Sim robi test, to później leci się pochwalić do swojego partnera. To jest całkiem logiczne. No i jak zobaczyła, że idzie Krzysztof, to jednak nie powstrzymała się. Lea, mówiłam ci tyle razy, jak on się zachował, kiedy byłaś w ciąży z Hop. Trzeba było poczekać. No ale teraz już wiem. Oczywiście, no ja mogę mieć swój plan, a Simowie mają swój plan, więc wiecie, jak to wychodzi. Nigdy nie możemy jakoś się spotkać w połowie drogi. Trudno. Oni mają też swoją wolną wolę i to jest fajne. Nie, Krzysztof, co ty robisz? Dowiedział się, że jest w ciąży, że ona jest w ciąży i spada. Nie no, tak łatwo cię stąd nie wypuścimy. Zdradzimy mu jeszcze sekret. Gdzie on idzie? Krzysztof, czy to jest powtórka z rozrywki? Dobra, idziemy za nim jak jakaś psychopatka w nocnej koszuli. Czy on może się zatrzymać na 5 sekund? Czy nam się nie poszczęści? O, dobra, wreszcie się zatrzymał. O, rany, okej. Co myśli sobie tutaj Krzysztof? O, baby. Teraz będziemy razem, teraz będzie wszystko inaczej niż kiedyś. Obiecuję ci to. Trochę mi się zakręciło w głowie. Dobra, idź do domu. Nie,
Zapomniałam, że nie steruję tutaj Krzysztofem. Zdradzimy mu sekret ponownie. Obejmiemy go. Wiecie co? Jeśli chodzi o Hope, to może ona przyjmie to bardziej spokojnie. Jest dorosła, a poza tym Krzysztof jest jej biologicznym ojcem. Ale Cornelia, nie wiem. Nie wiem, czy jak to wpłynie na jej dalsze życie. Obawiam się, że może nie być dobrze. Pod tym względem, że na przykład będzie się buntować, albo nie zaakceptuje Krzysztofa, albo nie zaakceptuje swojego rodzeństwa, co byłoby już przykre naprawdę. Tak, jestem w ciąży! Zobaczymy, czy to będą bliźnięta, czy nie. A kto wie, może słuchajcie, nasza córka odbierze poród. Nie, ale to już by było całkiem dziwne. No, w sumie jest lekarzem, ale... Okej. Jak tam dziewczyny? Dobra, jeszcze zadania mają przed sobą, także spoko. Widzicie, ten brzuszek jest dość spory, jak na taki początek ciąży. Więc troszkę się martwię. Gadka na podryw. Dobra, teraz postanowimy... O, poprosić o zostanie chłopakiem. Poślij pocałunek. Na razie ta dwójka utrzyma to w tajemnicy, chociaż widzę, że utrzymywanie tajemnic nie jest tutaj mocną stroną tego związku. Chociaż nie wiem, czy to już można nazwać związkiem. Chociaż może tak, no w sumie ona jest w ciąży, więc wypadałoby to jakoś nazwać. W sumie, no racja. Na razie dziewczynkom nic się nie powie, chociaż Hope myślę, że tutaj tym swoim bystrym okiem spojrzy na matkę i zastanowi się dwa razy, co się dzieje. Myślę, że ona do tego dojdzie, że Hope jest w ciąży. Boże, że Lea jest w ciąży. Co my tu możemy jeszcze? Poślij pocałunek. Pocałuj z pasją. Myślę, że chętnie. Chociaż jest jej trochę nie do... Lea, to nie było zbyt romantyczne, wiesz? Dobrze, że nie pobrudziłaś mu spodni, chociaż nie wiem. Myślę, że ona tą ciążę znosi nie najlepiej, skoro wymiotuje na ulicy. Tak, i taki soczysty po prostu buziak tuż po wymiotowaniu. Musiało być mega romantyczne. Spróbujmy... Okej. Krzysztof jest naszym chłopakiem i widzę, że bardzo się z tego cieszy. Ojej, jak ona się poklepała po brzuchu. Czy możemy go jakoś ten, żeby pogłaskał nas po brzuchu albo coś takiego? Nie pamiętam w sumie, czy jest tu taka opcja. O, może się do nas wprowadzić. Myślę, że to jest jednak za szybko. Dziewczyny chyba by pospadały z krzeseł. Dobra, zapytamy go, jak minął mój dzień. I co jeszcze? Kilka takich zwykłych interakcji. Okej, kto to nam przeszkadza? O kurczę, patrzcie, kto nas odwiedził. Piotr. Piotr, sorry. Ale nie masz już szans, także musisz się poddać. Musisz. To już jest koniec dla ciebie. I Lei. Jeśli kiedyś myślałeś, że coś z tego będzie, to muszę cię rozczarować. Kto tu nie dojadł tostów i zostawił znowu na popsucie się? Ajajaj. Jak tam nasza roślinka? Przeurocza? Nasz ogródek oczywiście już umarł śmiercią naturalną. Już się nie będę tym nawet przejmować. Ona bardzo długo z nią rozmawia, no. Czemu jest nie swoja? Aha, bo musi skorzystać z toalety. Dobra. Za chwilkę to załatwimy. Dobra, Lea wraca do domu, także spoko. Piotr już chyba idzie. No dobrze, czas na niego. Nie będziemy płakać, że sobie poszedł. Mała się kąpie. Chodź tutaj do góry. Może pobaw się później lalkami. Dobra. Wyprosimy naszą koleżankę. Wyproś. Ojej. Nie, ty musisz coś zjeść, a nie wypraszać ludzi. O, torcik. Idealnie dla ciężarnej. Dlaczego mamy w wyposażeniu płatki? Jeziu, no co jest? Czemu nie mogę ich schować? A, to jest pusty talerz. Spoko. Okej. Tutaj mamy pełną kolejkę. Ona jakoś strasznie długo z nią gada. Wyprosimy ją. Lea jest dość zadowolona po spotkaniu z Krzysztofem. Czuje się na pewno dużo bezpieczniej niż w przeszłości, kiedy powiedziała mu,
o ciąży, kiedy była właśnie w ciąży z Hope, on wtedy po prostu odwrócił się, odszedł i zniknął, prawda, na te 18 lat. No a teraz jest trochę inaczej jakby. Mam nadzieję, że Krzysztof się zmienił i jednak jej nie skrzywdzi ponownie. To już by było przegięcie, słuchajcie, naprawdę. Dobra. Leo, weź posprzątaj tutaj, byłoby fajnie. Strasznie długo gawędzimy z Tom Kingą. Trzeba jeszcze siusiu zrobić. Fajnie, że podjęliśmy tą karierę, jestem zadowolona z tego. Wreszcie będziemy mogli coś zrobić ze swoim życiem. Ty, moja droga, fajnie by było, gdybyś się przebrała dla odmiany na strój oficjalny i może wróć do pisania książki, bo nie wiem, czy ją ukończyłaś, czy nie. Już tego nie ogarniam. Nie. Nie ukończyłaś, także kończ, bo kasa jest ci potrzebna. Mamy niecałe 5000 i dziecko w drodze. Także wiecie, jak jest. A oczywiście tutaj Hope z tego miejsca, z którym rozmawia z Kingą, z łatwością widziała, że mama rozmawia z jej ojcem, więc jest ciekawa, o co chodzi, ale najpierw musi zrobić siusiu. Kinga, weźże, spadaj, cholero jedna. O Boże. Dobra, wyprosimy ją za chwilę, bo nie mam do niej siły. Ona jest taka, że lubi się nam wpraszać tutaj do domu. Zaraz się z nią rozprawimy. Ona jest niby miła i tak dalej, ale czasami potrafi być nachalna, wiecie? Także za chwilę z nią się rozprawimy, pójdzie do domu. Chociaż ona jest fajną przyjaciółką, no nie powiem, zawsze tam z nami wyskoczy do tego baru i tak dalej. O, już idzie, to dobrze, nie musimy się tym martwić. Zagadamy tutaj do mamy. Ona zajęła się pracą, ale my wiemy, że nie tak łatwo nas zbyć. Ożywiona rozmowa, oczywiście zdradzimy sekret. Powiemy jej, że jakoś tak inaczej wygląda, że może, wiecie, no, zaokrągliła się tu i tam. I no będziemy próbowali też dociec tego, co mama robiła w zeszłej nocy i z kim. No i co chciał tata w ogóle? Dlaczego nie został zaproszony do nas do domu? I co ze Sławomirem, bo przecież Lea mogłaby się w końcu z nim pogodzić, prawda? Okej. Okay. Widzę, że Lea tutaj próbuje ją uspokoić, mówiąc, że nic się nie stało, że po prostu wyszła z Anną O'Neill gdzieś na miasto. Ojciec przyszedł tylko, żeby, wiecie, pogadać, bo przypadkiem spotkali się w barze. No a Hope oczywiście jej odpowiedziała bla, 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 bla. Czyli nie ściemniaj mi tutaj w wolnym tłumaczeniu. Ej, dlaczego myślisz o czołgach? Dziwne. I o imprezie. Okej. Okay. Dobra, skończymy na chwilę pisać i podejdziemy tutaj do naszej córki. Musimy jej powiedzieć, że naprawdę nic się nie stało, żeby się nie martwiła, bo Lea widzi, że ona jest dość taka przejęta tym, że matka zniknęła praktycznie na całą noc. No nic, dobra, obejmiemy ją. I myślę, że kiedy dziewczyny będą się tutaj obejmować, to trudno czegoś tutaj nie wyczuć, prawda? Tak jakby ktoś był między nimi. Więc myślę, że Hope tutaj jest na tyle bystra, że zorientowała się, że coś się dzieje, że Lea jest w ciąży. No niestety nie wydedukowała tego z kim i pomyślała, że z pewnością jest to dziecko Sławomira. I ucieszyła się z tego, bo pomyślała, że może kurczę, no dzięki temu się ze sobą zejdą. No ale nic tutaj nie mówi swojej mamie, myśli to, co sobie myśli i ma zamiar, słuchajcie, poinformować o tym Sławomira. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. To się okaże. W każdym bądź razie odwiedzimy Sławomira. Zabierzemy ze sobą naszą siostrę, żeby też zobaczyła ojca. Nie wiem, czy on dzisiaj nie będzie pracować, słuchajcie. Zobaczymy. Podróżuj z... Może weźmiemy ich, o tak właśnie, razem i gdzieś do parku się udamy. Byłoby miło. Spotkamy się ze Sławomirem, nie mówiąc o tym Lei. Dokładnie. I zdradzimy mu teoretycznie wesołą nowinę. Znając Sławomira się ucieszy. No niestety nie jest to jego dziecko, no ale skąd biedna Hope mogła to wiedzieć? Widzi to po matce, że matka jest w ciąży, chociaż ta no nic nie mówi. Ale Hope myśli, że może matka nie mówi tego, że jest w ciąży, bo... No bo sama nie wie, jak rozwiązać kwestię ze Sławomirem. Więc Hope postanowiła być takim kupidynem.
A słuchajcie, no, bawienie się w kupidyna czasami nie popłaca. Oj, nie! Dlaczego Krzysztof? Przecież zaznaczyłam Sławomira, ten Krzysztof jest wszędzie po prostu. Ja nie wiem. Nie wiem, o co chodzi z Krzysztofem. On nas śledzi, czy co? Krzysztof. Zrobimy tak. Pochwalimy go, nie powiemy mu o naszych przypuszczeniach, bo stwierdzimy, że w sumie nie jest to jego sprawa. Jak bardzo Hope się myli, że to nie jest jego sprawa, to sami wiecie. Tak, i udzielimy mu porady medycznej, bo stwierdzimy, że ma jakieś tam cienie pod oczami. Chyba się nie wyspał. No raczej. Także powiemy mu, żeby tam no, bardziej uważał na swoje zdrowie, bla 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 bla. Wiecie, jak to lekarze. Okej, okay, Hope, ty porozmawiaj sobie z ojcem. Fajne żółte gacie, ja też chcę takie. Ale bym robiła po prostu szał na dzielnicy. Ekscytuj się słodyczami, dokładnie. Okej, okay, Emil. Idź sobie stąd, bo jesteś dziwny. Dobra, tych dwoje chyba bardzo za sobą tęskniło, muszę wam powiedzieć. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie. O, patrzcie, kto tu biegnie. Don! Zaproś do wprowadzenia się. O, nie, 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 nie. Dobra. Idziemy tutaj, zostawimy Krzysztofa, pożegnamy się z nim. Powiemy nara, tato, ale chcemy cię tutaj spotkać ze Sławomirem. I niepotrzebne są nam problemy. O matko, kobieto, ubierz się, tu są dzieci. Dobra, przestań gadać z Krzysztofem. Znaleźliśmy sobie niezbyt dobrą lokalizację na pogaduszki. Słuchajcie, bo tu jest, jak widzę, przystanek autobusowy. Przynajmniej ja to tak nazywam. I Simowie się pojawiają i znikają. Teraz tak. Powiemy naszej malutkiej siostrzyce, że jest cudowna, ale żeby może poszła się pobawić, bo chcemy ze Sławomirem pogadać sam na sam. Lepiej, żeby dziecko tego nie słyszało, co mu chcemy powiedzieć, żeby po prostu nie robiło sobie nadziei. I to jest chyba jedyna mądra decyzja tutaj Hope w tym momencie, żeby wysłać siostrę na plac zabaw. Chodź tutaj, tu są różne dzieciaki, także będziesz miała się z kim bawić. Jak mała odejdzie, to wyjawimy wielki sekret i teoretycznie tą radosną nowinę dla Sławomira. Okej. Okay. No, mała, uciekaj na plac zabaw. No i tak. Hope mówi mu, że wie, że sytuacja między nim i mamą jest ciężka, ale może się pogodzą i że teraz jest doskonały moment na to, żeby się pogodzili. A Sławomir, tak? A o co chodzi? Jak myślisz, dlaczego akurat teraz? Znaczy Sławomir oczywiście bardzo chce się pogodzić z Leą, bo to jest jego, wiecie, miłość, jego miłość taka życia. Dlatego on naprawdę zależałoby mu na tym, żeby wrócić do Lei, no i do dziewczynek, kurczę, bo one są dla niego całym światem. Z drugiej jednak strony nie wiadomo, czy Sławomir byłby w stanie się zmienić. Pamiętacie, jaki on potrafi być zazdrosny i w ogóle. Także powiemy mu o tym, że mama najprawdopodobniej jest w ciąży i to z nim przecież, no bo z kim innym, prawda? Przecież z nikim się nie spotyka. No i w sumie rozstali się tak niedawno, że to jest możliwe, że właśnie ze Sławomirem jest w ciąży. Sławomir się ucieszył, objął, prawda, Hope. Liczy na to, że niedługo znowu się wprowadzi do domu i że będzie tak jak dawniej, a nawet jeszcze lepiej, bo kolejne dziecko w drodze, więc super. Rodzina się powiększy, a rodzina dla niego jest wszystkim. I dlatego też tak zaciekle jej broni przed innymi ludźmi. Może stąd bierze się właśnie jego taka dziwna zazdrość. No z tego faktu, że myśli, że wiecie, jestem samcem alfa, muszę ich bronić, bo to moja rodzina. Nie wiem. Wuhu! Niezły sweterek. Dobra. Cassandra! Ćwir! Albo raczej świr. Dobra, pogaduszki ze Sławomirem zostały załatwione. Powiedzieliśmy mu to, co mieliśmy mu powiedzieć. Hope liczy na to, że Sławomir zjawi się u nich niebawem i wszystko w magiczny, cudowny sposób będzie tak jak kiedyś. Ale chyba wiemy, że to jest raczej niemożliwe. My dzisiaj się wybierzemy jeszcze do naszego chłopaka. A co by nie? Pojedziemy same, zostawimy tutaj Kornelię ze Sławomirem, żeby jeszcze też troszkę czasu ze sobą spędzili.
Także widzicie, tutaj sytuacja dość się pomieszała. Ojej, jej, jej, jej. A ta co? Ta jest trochę straszna tutaj. Albo nie lubi Sławomira, albo nie wiem. Może Sławomir koło niej mieszka, nie wiem, urządza jakieś dzikie imprezy. Kto to wie? Zobaczmy, czy nasz lover boy jest w domu. Nie ma go. To gdzie on jest? Gdzie on się szlaja? Czekajcie. Zrobimy podróżuj z... Okej, jest Aleksander. Nie wiem, gdzie by go zaprosić, słuchajcie. Może pojedziemy sobie do klubu. Może tym razem do tego drugiego miasta. Ho, ho, ho. Archiwum, muzeum. Tutaj jest niebieski aksamit. Nie wiem, co ubrał na sobie Aleksander, ale wygląda co najmniej dziwnie. A widzicie, kto jest w barze? Kosiarz. Więc nie wiem, że to jest dobry pomysł, żeby się tutaj po prostu wybrać. Ale co tam? Tu przygotuj drinka, zamówimy sobie drinka. Czemu by nie? Z drugiej strony jesteśmy dorosłe i tak dalej. Widzę tutaj jakiegoś faceta. Przyjrzyjmy się dokładnie, kogo tutaj mamy w tym barze. O, idzie wesoła jakaś ferajna do baru w niedzielę. Idealny moment. O, Maciej Szpilka, Agnieszka Pawlacz, Kassandra, Olivia Spencer Kim. U, na ładniutką wyrosłaś. O, baby, kim ty jesteś? I dlaczego tutaj tak zerkasz? Oskar Maciejewski. Huhu. No, kurde. Kosiarz, wejrze, idź stąd, bo naprawdę nie pasujesz do towarzystwa. Jako jedyny jesteś martwy. Gdzie jest ten przystojniak? A, tu jest. Ale kosiarz mnie naprawdę przeraża, muszę wam powiedzieć. To takie specyficzne... gdzie on się pojawia. Okej. Nie wiem, czy ona już zamówiła tego drinka. Czeka na drinka, okej. O, baby! A, Sara Maciejewska, okej. Ty jesteś chyba żoną tego tutaj gentlemana, przystojniaczka Kena. No, zresztą ona też wygląda jak taka Barbie. Dostaniemy tego drinka, czy kurde co? Czy musimy komuś ukraść? Chodźcie, ukradniemy drinka Kassandrze. Ahaha, udało się! Mamy drina, a ty nie masz. Okej. Przyszła pogadać do chłopaków, chyba zwątpiła. Nie wiem, może tutaj Oskar ją onieśmiela. Słuchajcie, mnie by też onieśmielał. Chociaż on taki trochę wymuskany, nie? Ale co tam mógłby być? W sumie muszę wam powiedzieć, no, że chyba jest przystojniejszy od Aleksandra, ale Aleksander z drugiej strony ma taką osobowość. Ma głębie. Jak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie wiem, może Oskar też ma głębie. Nie, Oskar ma żonę przede wszystkim. Więc dobra. O, Kinga, siemano! Zdradzimy jej sekret na temat tutaj tego gentlemana. Słuchaj, Kinga, ale ciało! A ona, no, masz rację. Teraz namawia nas do tego, żebyśmy zagadały do Oskara. No, ale jak mamy zagadać do Oskara, skoro jesteśmy z Aleksandrem? No, ale Aleksander też rozmawia z Oskarem, więc w sumie to chyba żadne przestępstwo, prawda? A Kinga to jest taka, słuchajcie, tutaj podburza nas. I się chyba nudzi i chce zobaczyć coś ciekawego. Poplotkujemy. Powiemy jej, że Oskar jest no całkiem apetyczny. O, i chyba nie lubi Aleksandra, słuchajcie. Jeju, kosiarz. Słyszeliście tą muzyczkę? A, bo kosiarz chyba się gdzieś wybiera. Kosiarz, gdzie lecisz? Na randkę? Szkoda, że tutaj nie ma cmentarza, bo mogłyby się tam dziać ciekawe rzeczy. Dobra, kosiarz wreszcie poszedł i dobrze, bo psuł atmosferę z gnilizną i tymi innymi sprawami. Dobra, skończymy gadać z Kingą i zabawne powitanie z Oskarem. Czemu nie? Musimy się poznać. Jest to nowy sim w mieście, który nas olał. O, jakie to było mega niegrzeczne, słuchajcie.
Albo tak bardzo go irytuje Aleksander, że postanowił po prostu się stąd zmyć. Zapytamy, jak minął dzień naszego chłopaka, poflirtujemy z nim. Powiemy Kindze, że jej pomysł był totalnie durny, żeby gadać z jakimś Oskarem. Bo facet po prostu nas olał i to w bardzo niefajny sposób. Tak, teraz rozmawiamy sobie o kosiarzu, zastanawiamy się nad tym, jaki kosiarz był za życia, czy w ogóle kiedykolwiek żył. To jest podstawowe pytanie, słuchajcie. Może on jest tak długo już martwy, że nie pamięta, jak to być żywym. Nie wiadomo. W sumie kiedyś muszę pograć duchem i spróbować uwieść kosiarza. Ciekawe, czy się da. Okej, widzę, że Oskar chyba postanowił tutaj wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się barem. Chociaż barmanka chyba myśli, że zajmie się nią, ale nie wydaje mi się, bo tutaj siedzi jego żona. Sara. Widzę, że ten Oskar to tak nie za bardzo wie, co ma ze sobą zrobić. Chodźcie, spróbujemy jeszcze raz do niego zagadać, bo nawet się nie przywitaliśmy z nim. Jeśli znowu nas oleje, no trudno. O, gadamy ze Sławą, Boże, z Aleksandrem chyba tam jakaś romantyczna interakcja była. Same dziewczyny. Same dziewczyny i Oskar. Cześć! Okej. Okay. Widzę, że on tutaj strzela nam jakieś miny. Zapytamy go, jak mu minął dzień. Ja widzę, że Hope jest tutaj bardzo nim taka podekscytowana, że wiecie, on wszedł do baru, ona go od razu zauważyła i myśli o nim w takich kategoriach, że to jest po prostu niesamowite ciacho. No wiadomo, ma tego Aleksandra swojego, kocha go, ale kurczę, no ciężko jej jest jakoś przejść obojętnie wobec tego tutaj faceta. Tutaj chyba nie będziemy w stanie porozmawiać jakoś tak sam na sam, bo widzę, że wszyscy chcą się włączyć do dyskusji. Porozmawiamy o zainteresowaniach. Poznamy go. O, widzę, że zaczął nas słuchać tutaj i poznaliśmy jego cechę, jest aktywny. Przyjazne, co my możemy tutaj jeszcze... Dobra, zapytamy go znowu, jak minął dzień. Nie wiem, o czym ta laska myśli. Może o tym, że Oskar traktuje kobiety jak marionetki, ale z drugiej strony skąd ona by go mogła znać? Dokładnie, bla, bla, bla. Rozmawiaj o pracy. Okej. Okay. Nie wiem, jak ona może z nim rozmawiać o pracy, skoro jeszcze w ogóle pracy nie zaczęła. No i widzicie, nie jesteśmy w stanie z nim normalnie porozmawiać tutaj. Chociaż on tak zerka w naszą stronę. Spoko. Na razie rozmawiamy sobie tutaj zupełnie bez żadnych, wiecie, jakichś tam podtekstów, chociaż jego żona tutaj zerka na nas. Dlatego też się z nią przywitamy, żeby nie było, że podrywamy cudzego męża. O, ty też jesteś całkiem przystojny. Jak cię zwą? Szymon Pawlacz. Niezły cień! Nie, to nie jest cień, to są brwi. Uhu! Zaszalałeś. Okej, okay. Widzę, że Sara tutaj się przeszła koło swojego mężczyzny, żeby podkreślić swoją pozycję. No, patrzcie, jak ona na niego zerka, a jak patrzy na niego Hope, coś w stylu... Ach. Natomiast ta jakby go chciała tutaj, nie wiem, zdzielić czymś. Czy możemy się z nią przywitać? Ojej, widzę, że oni są bardzo w sobie zakochani. Hope, nie czujesz się jak piątek koło u wozu? Myślę, że trochę się tak czujesz, co? Może lepiej by było podejść tutaj do swojego faceta. Widzę, że Kinga z nim gada. Nie wiadomo, co jego nie pogłowie. Czy my możemy z nim zatańczyć, czy coś takiego? Obejmij. Poślij pocałunek. Zapytaj o zawód. A, myślę, że on nie podjął żadnej kariery. Oświadcz się, okej, okay. Nie. Pocałuj w policzek, co jeszcze możemy zrobić? Pochwalimy go szczerze i myślę, że zaprosimy go do nas, do mieszkania. W sumie Lea nie powinna mieć nic przeciwko. Hope jest, wiecie, dorosła. Nie ma swojego jeszcze mieszkania, ale myślę, że może skorzystać z ich wspólnego domu. Podróżuj z...
bierzemy czy Aleksandra i lecimy do naszego domu. Widzę, że Aleksander już się przebrał, super, bo ta różowa koszulka i okulary chyba nie były w jego stylu. Zaprosimy go na noc. Jeszcze muszę obczaić, co robią pozostałe dziewczyny. Ty może, jeśli masz dobrą energię i tak dalej, więcej opcji, napisz, wróć do pisania, popisz sobie lepiej. Ty co robisz? Coś z krowokwiatem. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Idź spać. To ci dobrze zrobi. Czy ona w ogóle odrobiła zadanie domowe? Obawiam się, że nie. Nocleg u ciebie brzmi świetnie. Okej, super, że się zgodziłeś. Chce nam się jeść. Wszystko nam się chce, słuchajcie. A najbardziej to chyba pofiglować. Więc czemu nie? W końcu mamy swojego faceta. Nie będziemy się na razie rozglądać za kimś innym. Nie wiem, czy w ogóle będziemy, także... O. Myślę, że oni są bardzo do siebie przywiązani. Spędzili ze sobą tyle czasu, że wiecie. Na pewno coś ich łączy. Nie wiem, czy to jest taka zabójcza miłość do końca życia. Ale to się okaże. Wow! Okej, Lea sobie pisze, także spoko. Czy ona ma jakieś potrzeby tutaj? Będzie chciała jeść. Nie wiem, o której Hope zaczyna jutro rano pracę. Bo te potrzeby są tutaj fatalne. O kurczę, za 8 godzin. No to przesrane. Nie wiem, jak my zrobimy te potrzeby. Nie zrobimy. Pójdziemy od razu spać. Trudno. Dobra, ty, jeśli nie jesteś jeszcze taka śpiąca, to pisz. A później śpi. Czy oni położyli się spać? Nie, jeszcze figlują. Dobra. Widzę, że Aleksander tutaj w coś gra na swoim smartfonie, albo to tablet był. Ciężko stwierdzić. Dobra, Lea jest w ciąży, więc myślę, że zasługuje tutaj na odpoczynek. No i oczywiście Aleksander nas obżera tutaj. Dobra. Słuchajcie, to będzie koniec tego odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobał. I zapraszam Was na kolejny. Trzymajcie się i pa, pa!